Dzień dobry, nazywam się Marek Polit i zapraszam Was na czwartą część szkolenia, z której dowiecie się, w jaki sposób prawidłowo zasilić system grantom. Z poprzednich filmów dowiedzieliście się już, w jaki sposób przygotować okablowanie instalacji elektrycznej na potrzeby systemu Smart Home oraz w jaki sposób prawidłowo wykonać magistralę systemu grantom. To teraz dla krótkiego przypomnienia chciałbym, żebyście jeszcze raz zobaczyli na slajd prawidłowo wykonanej magistrali systemu. Jeśli dobrze pamiętacie, maksymalna długość magistrali to 300 metrów. Magistrali nie możemy zamykać w pętle, ale nie możemy też stosować odczepów, czyli nie stosujemy topologii gwiazdy. A do wykonania magistrali stosujemy kabel Granton Smart Home Cable. I teraz przejdźmy do kwestii zasilania. To, co bardzo ważne, do zasilania systemu stosujemy napięcie 24 V DC. I jeśli chodzi ogólnie o zasilanie systemu, system może być zasilony zarówno od strony modułu celu, jak i od strony magistrali. I teraz bardzo ważna informacja. Nie można podłączać, ponieważ celu nie jest zasilaczem. Celu jest sterownikiem, do którego podłączamy zewnętrzny zasilacz. I do magistrali i do celu nie można podłączać napięcia wyższego niż 24 V DC. Czyli absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie tutaj bezpośrednio napięcia 230 V AC. To po prostu spowoduje uszkodzenie urządzeń sterujących. Przejdźmy zatem do zasilania i zaczniemy od kwestii podstawowej, czyli sposobu doboru zasilacza. System, aby prawidłowo pracować, potrzebuje być zasilony odpowiednim napięciem i tu nie tylko mówimy o wielkości tego napięcia, czyli 24 V DC, ale też zasilacz, który będziemy stosować do zasilania systemu, musi być na tyle dobrze dobrany, żeby pokryć nam zapotrzebowanie prądowe wszystkich modułów, które będziemy mieli w naszym systemie. I teraz skąd wziąć zapotrzebowanie prądowe? OK, popatrzmy, tu mamy taki przykładowy system. Możecie zobaczyć celu, szereg modułów, na końcu smart panel. Załóżmy, że jest to system dla niewielkiego typowego mieszkania. Zanim przystąpicie do prac związanych z montażem, powinniście rozpocząć od zaprojektowania zasilania dla naszego systemu. W jaki sposób to robimy? Przede wszystkim musicie zsumować wartości maksymalnego zapotrzebowania prądowego dla wszystkich modułów, które będą brały udział w naszym systemie. Skąd taką wartą wziąć? Dla wszystkich modułów na naszej stronie internetowej znajdziecie karty techniczne, w których podajemy wszystkie parametry techniczne. I tam, w pozycji, którą tu mamy podkreśloną, czyli maksymalny pobór prądu, zobaczycie, jakie jest zapotrzebowanie prądowe dla danego modułu. Do obliczeń zasilania bierzemy zawsze wartość maksymalną, czyli nie bierzemy średniej, nie bierzemy minimalnej, bierzemy zawsze wartość maksymalną. I teraz tak, jak popatrzymy sobie jeszcze raz na ten nasz przykładowy system, to widzimy moduł celu, maksymalne zapotrzebowanie prądowe to 100 mA. Moduły wyjść przekaźnikowych, relay 4 HP, to również po 100 mA każdy. I tu kolejna uwaga, uwzględniamy dla każdego z modułów maksymalne zapotrzebowanie prądowe. Następnie mamy moduły dimmer MOSFET po 67 mA, moduły analog in-out czy digital in mają bardzo podobne, czyli około 6 mA i nasz smart panel OLEDowy 80 mA. Co robimy w następnym kroku? Sumujemy te wszystkie wartości. Wartość, którą otrzymaliśmy w przypadku naszego systemu, to 632 mA. I następnie dobrą praktyką jest dodanie pewnej tolerancji. Dla zasilania z reguły jest to około plus 20%. W tym przypadku z moich obliczeń wychodzi, że nasze zapotrzebowanie prądowe z uwzględnieniem dodatkowej tolerancji to 750 mA. No i teraz na podstawie tej wartości dobieramy sobie potrzebny zasilacz z dostępnego typu szeregu. No, my w swojej ofercie nie mamy zasilacza 800 mA, mamy 630 mA. Który byłby zdecydowanie za mały. Może inaczej, nie będzie zdecydowanie za mały, bo jak popatrzymy sobie na tą wartość podstawową, on jeszcze mieści się w granicach normy, w zasadzie jest już powiedzmy na granicy zapotrzebowania prądowego. Natomiast dla bezpieczeństwa i stabilności systemu powinniśmy jednak uwzględnić tą tolerancję, z czego wynika, że ten nasz zasilacz będzie po prostu za mały. Więc w takim przypadku bierzemy kolejny typ szereg, czyli dla systemu, których zapotrzebowanie prądowe wszystkich modułów wynosi 632 mA, dobieramy sobie zasilacz 24 V 1,5 A. I w ten sposób powinniście postąpić za każdym razem, jak przystępujecie do pracy nad systemem, a myślę, że tutaj najlepszym momentem będzie moment, w którym będziecie projektować ten system. Czyli jeśli już dobraliście wszystkie moduły do realizacji wszystkich funkcji w waszym systemie Smart Home, to w kolejnym kroku powinniście rozpocząć pracę od tego, żeby zaprojektować zasilanie, dobrać właściwy zasilacz dla naszego systemu.
możliwości zasilania systemu. Czyli przejdźmy teraz do sposobów, w jaki możemy zasilić system i jaki z nich będzie najbardziej optymalny, jaki będzie najbardziej odpowiedni. Pierwszy układ, zasilanie od strony celu. Wcześniej powiedziałem, że celu nie jest zasilaczem, czyli nie wolno Wam do niego podłączyć napięcia 230 V prądu zmiennego, czyli nie możemy go po prostu podłączyć do gniazdka, bo ulegnie uszkodzeniu. Do celu podłączamy zasilacz i celu przez wewnętrzną przetwornicę zasili nam magistralę, czyli wszystkie moduły, które są podłączone do magistrali TF bus krętą. Wydajność prądowa magistrali to maksymalnie 1 A. I również te złączki, które stosujemy, które teraz tutaj możecie zobaczyć, są w stanie przenieść maksymalnie 1 A pomiędzy modułami. No i teraz tak. Jeśli dobraliśmy sobie wcześniej zasilacz, wiemy, że moduły, które podłączyliśmy do naszego celu, mają zapotrzebowanie łączne prądowe mniejsze niż 1 A, czyli tak jak na naszym przykładzie było to 630 mA, to w tym przypadku zasilacz, który podłączamy bezpośrednio do zacisków w celu i będzie o wydajności prądowej większej niż 1 A, spokojnie zasili nam taką magistralę. Czyli jeszcze raz dla podsumowania, podłączamy zasilacz bezpośrednio do zacisków celu i następnie to celu przez swoje złącze magistralne zasili nam wszystkie moduły, które będą podłączone do magistrali. Przy czym pamiętajcie, że maksymalnie na magistrali celu jest nam w stanie podać 1 A i złączki, które stosujemy, również są w stanie przenieść 1 A. Kolejny sposób zasilania systemu to zasilanie redundantne. Czyli jeśli mamy większy układ niż ten na poprzednim slajdzie, tak, i zapotrzebowanie prądowe dla naszego systemu będzie większe niż 1 A, wtedy taki system musi zostać dosilony. W przypadku systemu Grenton takie dosilenie możecie wykonać w dowolnym miejscu magistrali. Czyli tak jak na przedstawionym schemacie, mamy tutaj zasilanie DC24V, które jest podłączone bezpośrednio do zacisków celu i to celu przez swoje zaciski zasila nam magistralę. Następnie, jak widzicie, do tego celu mamy szereg modułów i przyjmijmy, że zapotrzebowanie łączne prądowe tych modułów będzie większe niż 1 A, to w miejscu, gdzie mamy na magistrali podłączony I/O moduł, zaraz przed touch panelem, stosujemy sobie dodatkowy zasilacz. Tutaj, w przypadku tego schematu, zaraz przy celu dołożyliśmy kolejny zasilacz, ale o tym za chwilkę. Czyli jeszcze raz, jeśli planujecie zamontować większy system i ten system będzie miał zapotrzebowanie prądowe rzędu 2-3 A, co jest również jak najbardziej możliwe, to musicie pamiętać, że po każdym amperze, czyli jeśli sumujemy sobie zapotrzebowanie prądowe dla modułów i widzimy, że po 10 modułach, na przykład będą to 10 modułów relay 4 HP, zapotrzebowanie będzie przewyższało 1 A, to w tym miejscu powinniśmy dopiąć dodatkowe zasilanie aż do kolejnego ampera. I tak jak widzicie na tym schemacie, możemy sobie dopinać zasilacze w takich miejscach magistrali, gdzie tego prądu nam będzie brakowało. Ta kwestia jest bardzo ważna. Prawidłowe zasilanie systemu jest niezbędne do tego, żeby system pracował stabilnie, więc upewnijcie się, zanim skończycie pracę, że system jest zasilony we wszystkich miejscach, które tego wymagają. I teraz wróćmy do kwestii zasilania, które znajduje się przy celu. W przypadku tego systemu, tego schematu, zastosowaliśmy coś takiego jak redundancja zasilania. Zobaczcie, moduł celu jest zasilony zasilaczem 24 V DC i zaraz za nim zastosowaliśmy kolejny zasilacz. W przypadku, gdyby któryś z tych zasilaczy uległ uszkodzeniu, to drugi przejmie jego funkcję i cały czas system będzie zasilony, cały czas moduł celu będzie dostawał napięcie z tego zasilacza, co spowoduje, że on będzie mógł dalej pracować. Stosowanie redundancji zasilania podnosi stabilność systemu, więc warto stosować to na swoich obiektach. Więc nawet jeśli z zapotrzebowania prądowego wynika, że wystarczy Wam jeden zasilacz do zasilenia wszystkich punktów na magistrali, to powinniście zastosować kolejny po to, żeby dodatkowo dosilić celu od strony zacisków zasilania. To da nam dużo większą stabilność i dużo większą pewność, że ten system będzie dłużej pracował dobrze. I teraz na tym schemacie możecie zobaczyć dokładnie, w jaki sposób wyliczamy zapotrzebowanie prądowe. Czyli jeszcze raz, na samym początku zasililiśmy ten system zasilaczem 24 V. Mamy moduł celu, na którego wyjściu mamy 1 A. Następnie mamy szereg modułów. Dla przykładu są tutaj wrysowane 3, ale załóżmy, że ich łączne zapotrzebowanie prądowe jest większe niż 1 A, więc stosujemy kolejny zasilacz i znowu mamy kolejny 1 A. I znowu stosujemy kolejny zasilacz. I tak aż do końca magistrali. Możecie sobie stosować dodatkowe zasilacze w przypadku
systemu rozproszonego i oczywiście tutaj również liczymy zapotrzebowanie prądowe oraz w przypadku systemu, w którym będziemy mieć więcej niż dwie rozdzielnie, wtedy w każdej rozdzielni możemy sobie stosować dodatkowe zasilacze. Bardzo ważna kwestia to również spadki napięć, zwłaszcza przy długich magistralach, czyli jeśli Wasz system będzie obsługiwał magistralę dłuższą niż 100-200 metrów, to wtedy warto zmierzyć na końcach zasilanie, żeby upewnić się, że wszędzie mamy na pewno prawidłowe napięcie, czyli 24 V prądu stałego. W jaki sposób realizujemy podłączenie zasilania do magistrali? Z wykorzystaniem modułów bus modul. Czyli tak, tu już mamy przykład takiego prawidłowo zasilonego systemu. Moduł CLU jest podłączony bezpośrednio do zasilacza 24 V. Następnie część modułów jest podłączone do magistrali CLU i one są zasilone bezpośrednio z CLU. I w miejscu, gdzie zaczyna nam brakować prądu, mamy zastosowany bus moduł i kolejny zasilacz. I tutaj mamy kolejną grupę modułów, kolejne 1 amper i znowu kolejny bus moduł, kolejny zasilacz. W przypadku magistrali możecie stosować jeden większy zasilacz. Tutaj nie musi być tak, że na każdy bus moduł przypada jeden zasilacz. Oczywiście takie rozwiązanie byłoby najbardziej optymalne, bo wtedy magistrala by była zasilona z kilku różnych zasilaczy, co nam podnosi stabilność. Natomiast w przypadku takiego systemu możecie zastosować większy zasilacz, na przykład 6-amperowy i od niego wykonać podłączenie już bezpośrednio do bus modul. Czyli podsumowując, do modułu CLU podłączamy zasilanie 24 V DC na osobnym zasilaczu, następnie dobieramy zasilacz do łącznego zapotrzebowania prądowego wszystkich modułów, które mamy na magistrali i od tego zasilacza już tutaj możemy zastosować odczepy, czyli możemy sobie od jednego zasilacza poprowadzić przewód do pierwszego bus modulu, następnie do kolejnego i zasilić sobie całą magistralę z jednego większego zasilacza przy zachowaniu 20% tolerancji. Ok, i teraz tutaj możecie zobaczyć, w jaki sposób ja zasiliłem swój system, czyli widzimy, że przy celu mamy jeden zasilacz i zasilanie jest podłączone bezpośrednio do niego. I następnie mamy drugi zasilacz, z którego zasilamy magistralę. I tutaj przewód jest prowadzony do modułu bus modul, który w moim przypadku znajduje się na końcu magistrali. Czyli w przypadku, gdyby awarii uległ zasilacz, który zasila mi moduł CLU, to CLU dalej będzie zasilony od strony magistrali, od modułu bus modul. Przy okazji możecie zobaczyć, w jaki sposób do modułu bus modul podłączamy magistralę. W przypadku modułu bus modul, tutaj pokażę od strony złącza, zarówno zasilanie, jak i magistrala podawane jest na przewody, które znajdują się pomiędzy złączkami magistralnymi. Czyli w tym przypadku zasilanie jest podłączone do pierwszych dwóch lewych złącz, a do dwóch prawych pojawia się już komunikacja, którą w następnym kroku będziemy podłączać do paneli znajdujących się na obiekcie. I dokładnie w taki sposób możecie wykonać swoje połączenie u siebie w rozdzielni. Teraz, gdybyśmy chcieli podłączyć kolejny odczep, tak? Czyli tu mamy tak, zaczynamy od strony celu, mamy szereg modułów i za ostatnim modułem podłączamy bus modul i z tego modułu wychodzimy magistralą na obiekt i mamy jedną gałąź magistrali. Gdybyście chcieli na swoim obiekcie zrobić dwie gałęzie magistrali, to wtedy taki sam bus modul montujemy z lewej strony CLU, podłączamy go do CLU i następnie możemy sobie podłączyć drugą gałąź magistrali. I do tego bus modulu również możecie podłączyć zasilanie do swojego zasilacza. Jak już wcześniej powiedziałem, prawidłowe zasilanie systemu jest kluczowe dla jego stabilnej i dobrej pracy, więc każdorazowo po skończeniu prac montażowych na obiekcie powinniśmy się upewnić, że zasilanie, które wykonaliśmy, spełnia swoją funkcję i jest wykonane w prawidłowy sposób. Warto stosować kilka dobrych praktyk po ukończeniu prac, po to, żeby mieć pewność, że system, który zostawiamy u klienta, będzie pracował prawidłowo. Przede wszystkim, większość zasilaczy, które stosujemy, ma możliwość regulacji napięcia wyjściowego. Nie zawsze zasilacze, które wychodzą z fabryki, mają ustawioną wartość równą napięciu nominalnemu. Więc tutaj warto, żeby zanim podłączycie zasilacz do urządzeń systemu, do bus modułu czy do modułu CLU, podłączcie go do zasilania i zmierzcie, jakie jest jego napięcie na wyjściu, a następnie ustawcie do prawidłowej wartości. W przypadku zasilaczy 24 V DC Minuela na przykład, rozrzut napięcia wyjściowego to jest w granicach 28-29 V do 17-18 V.
I te wartości możecie sobie ustawić potencjometrem. Więc gdybyście podłączyli do systemu zasilacz, który będzie ustawiony na 28-29 V, może się to skończyć uszkodzeniem modułów sterujących. Więc bardzo proszę, żebyście przed podłączeniem takich zasilaczy sprawdzili i zweryfikowali, czy wartość podawana na wyjściu jest prawidłowa i jest ona równa wartości 24 V DC. Kolejna kwestia, zanim podłączycie zasilanie do systemu, ewentualnie zanim załączycie napięcie dla zasilania systemu do zasilaczy, upewnijcie się, czy linia zasilająca nie jest zwarta. Podczas montażu często zdarzają się różne sytuacje, nie zawsze sami jesteśmy na obiekcie, dlatego warto mieć pewność, że system, który będziemy podłączać, że to samo podłączenie będzie bezpieczne, więc przedzwońcie sobie po prostu miernikiem, czy linia zasilająca jest rozwarta, czy na pewno magistrala nie ma nigdzie zwarcia i dopiero wtedy podłączamy i uruchamiamy system. Kolejna kwestia, którą warto sprawdzić, czy przede wszystkim dobraliśmy prawidłowo zasilacz i czy ten zasilacz pracuje prawidłowo. W tym celu załączamy system, załączamy wszystkie wyjścia, wszystkie urządzenia, które mamy w systemie i następnie mierzymy napięcie na końcach magistrali, najpierw w rozdzielni, czyli zaczynamy przy celu, później kończymy na ostatnim module i sprawdzamy, czy wszędzie mamy napięcie równe 24 V. Następnie na magistrali, czyli podłączamy wtedy magistralę, czyli robimy tak. Podłączamy moduły w rozdzielni, odpinamy na razie magistralę, podłączamy zasilanie, mierzymy napięcie. Jeśli napięcie jest prawidłowe, to wtedy podłączamy magistralę i następnie mierzymy napięcie na końcach tej magistrali. Jeśli gdziekolwiek to napięcie jest za niskie, musicie tą magistralę dosilić i doprowadzić do prawidłowej wartości. Jeśli wasza magistrala będzie pracować z napięciem niższym niż 24 V, być może przez pewien czas będzie pracowała prawidłowo, natomiast prędzej czy później taki system będzie niestabilny. Kwestia zasilania jest naprawdę bardzo istotna. I jeszcze jedna ostatnia uwaga na sam koniec. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek zgłoszenia serwisowe i klient będzie zgłaszał, że system pracuje niestabilnie, zawiesza się lub zachowuje się w nieprzewidywalny sposób, pierwsze co sprawdzacie, jak przyjeżdżacie na obiekt, zweryfikujcie, czy napięcie na pewno jest prawidłowe. Dosyć często zgłaszaną usterką, z którą się spotykamy w przypadku niestabilności, to jest właśnie to, że zasilacz nie pracuje, podaje za niskie napięcie lub po prostu uległ uszkodzeniu. Więc w pierwszej kolejności, zanim rozpoczniecie diagnozę systemu, zacznijcie od tego, żeby zweryfikować, czy system jest prawidłowo zasilony. Pamiętajcie, że też poza wami mogły być tam prowadzone inne prace i ktoś mógł po prostu zrobić zwarcie albo uszkodzić zasilacz. I wtedy, jak mamy pewność, że system jest prawidłowo zasilony, to dopiero przystępujemy do kolejnych testów, kolejnych kwestii, które chcemy zweryfikować. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych części, z których dowiecie się, w jaki sposób prawidłowo skonfigurować i zaprogramować swój system oraz jak przygotować aplikacje na urządzenia mobilne. Do zobaczenia.